40 lat Związku Zawodowego NSZZ Solidarność na AGH. Temu poświęcona będzie wystawa, której migawki z otwarcia Państwo za chwilę zobaczą. No, z uwagi na pandemię otwarcie to miało znacznie skromniejszy charakter. Niemniej jednak wystawa jest i można ją obejrzeć. Do końca grudnia ma być otwarta. Myślę, że to przesłanie tej wystawy, oprócz tej naszej historii, jest dla mnie najważniejsze. Także dziękuję jeszcze raz i Komisji Zakładowej, i Bibliotece za zorganizowanie tej wystawy, bo pomimo tego, że mamy tak trudny czas i żyjemy może troszkę innej atmosferze dzisiaj, przytłoczeni tą sytuacją pandemii i wszystkim, co jest związane, to jednak powinniśmy pamiętać i optymistycznie patrzeć, że budujemy tą historię RDK, o której pamiętajmy o tym, co jest. I to jest naszą też podstawą działania na przyszłość. Razem, jak w roku 80. Zawsze aktualnie jest z Wami. Dziękuję. Dziękuję. Dalej u nas trwało. Ta wystawa, proszę Państwa, jest, powiedzmy sobie, tak naprawdę osiągnięciem jednej osoby, Marysi, która przygotowała materiały, wydobyła różnego rodzaju materiały i przedstawiła je w jakiś sposób czytelny, żeby pokazać, jak wielkie obszary działalności związane są dlatego chciałabym też pokazać, że nie odnosimy się tylko do przeszłości, a mamy około seniorów, których zawsze, powiedzmy sobie, darzymy wielką atencją, bo to są osoby, które budowały ten związek swoją mądrością na samym początku, kiedy myśmy jeszcze byli no, mało dojrzałymi ludźmi. Tutaj jest między nami Wojtek Łapeczyk, który opiekował się naszymi studentami w jakiś sposób i nimi w jakiś sposób je kierował. Przepraszam, studenci. No właśnie, w związku z czym, proszę Państwa, myślę, że żadne społeczeństwo, żadna organizacja, żadne państwo, jeśli nie będzie miało mocnych korzeni, nie przetrwa. I myślę, że my do tych korzeni się odwołujemy. Odwołujemy się również do tych wartości chrześcijańskich, odnoszących się bardzo głęboko do istoty człowieczeństwa. To nam tutaj bez przerwy przyświeca, do tego będę się odwoływała, żeby nie budować podziałów pomiędzy Solidarnością pierwszych 10 lat, gdzie wystawę mamy na dole, i kolejnych 30 lat, gdzie wystawę mamy na górze. Oczywiście możemy się różnić poglądami. Jesteśmy wszyscy zmartwieni i zatroskani tym, co się dzieje. No ale powiedzmy, nie będę o tym mówiła. Chciałabym, żebyście Państwo zapoznali się z tą wystawą, która obejmuje różne aspekty naszej działalności, tej statutowej, gdzie mamy tutaj sterowane liczne dokumenty, na których widnieją podpisy władz rektorskich i władz wioskowych. Mamy również tą działalność turystyczną. Prowadzimy również działalność, jak bym powiedziała, charytatywną, gdzie opiekujemy się
eksponaty. Mianowicie, proszę Państwa, mamy 12 oznaczonych, 12 oznaczonych osób Krzyżem Wolności i Solidarności. Mamy również medal w jakiś sposób uznający nasze osiągnięcia przez te 30-lecie istnienia Związku Solidarność. Proszę Państwa, w gablotach również znajdziecie Państwo bardzo bogatą dokumentację kartograficzną, począwszy od bibuł powielaczowych, gdzie drukarze z AGH stanowili tak praktycznie rzecz biorąc 80% ludzi wspierających właśnie poligrafię podziemną. Proszę Państwa, na koniec tej wystawy jest wyłożona tablica. Serdecznie zapraszam do złożenia swoich podpisów, wyrażenia swoich opinii. Chciałam jeszcze raz bardzo gorąco podziękować wszystkim, dzięki którym ta wystawa powstała. Sponsorom, osobie Kupki, wspierającym na taki sposób duchowo władzą uczelni, Wojtkowi Markiewczykowi. Chciałam podziękować również pracownikom biblioteki, którzy włożyli tutaj ogromny wkład w organizację, w stronę techniczną przygotowania tej wystawy. Również doradzali, jak można te materiały wyeksponować. Proszę Państwa, na koniec chciałam podziękować, to tak jakby to jest wojna, Marysi Sapor, Marysi, która przygotowała te materiały, wykazuje się ogromną determinacją w różnych działaniach. Wiele nadal się od Marysi uczymy, pomimo że znamy ją już wiele lat. I serdecznie chciałam jej podziękować za to zaangażowanie. Powinni przechodzić. Może spojrzeli na to, że ta solidarność, te związki zawodowe są potrzebne, bo to, że to 40 lat temu spowodowało, powstanie związku spowodowało tak duże przemiany w Polsce, w Europie, ale też na świecie, to nie znaczy się, że dzisiaj są niepotrzebne związki. My uważamy, że są potrzebne i tak nam się wydaje, mnie się wydaje, że ta wystawa pokazuje tą konieczność. Także dziękuję wszystkim za przybycie, dziękuję jeszcze przede wszystkim tym, którzy tworzyli. Tutaj koledze Karancewiczowi, Karuszowi, Syryjczykowi, innym kolegom, którzy w tej pierwszej Solidarności byli, gdzie ja nie była jeszcze aktywna, ale kontrolował pan, tak powiem, co się działo. Także wszystkim dziękuję i zapraszam do i poproszę pana rektora o symboliczne po prostu otwarcie wystawy. Nie mamy tutaj żadnych wstępów. 'Wystawa Dużo Miejsca poświęca działalności pierwszej Solidarności, zarówno w okresie, kiedy jeszcze była legalna, jak i później w stanie wojennym. Dużo miejsca poświęcone jest osobom, które zostały internowane lub aresztowane w czasie stanu wojennego, to znaczy tutaj dla osób młodszych wyjaśnię, że internowanie mogło się odbywać bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Po prostu ktoś praktycznie zostawał aresztowany, natomiast ponieważ nie było konkretnych zarzutów, nie było aktu oskarżenia, to nazywało się, że jest internowany. Na AGH internowanych było 11 pracowników AGH internowano, natomiast jednego aresztowano 18 grudnia 1981 roku z oskarżenia o rozpowszechnianie ulotek. Kilku spośród byłych internowanych obecnych było na uroczystości otwarcia wystawy. Ja tutaj wymienię 4 osoby, natomiast jeżeli tych osób było więcej, to proszę dać znać w komentarzach. Byli to Tadeusz Syryjczyk,
wiceprzewodniczący pierwszej komisji zakładowej Solidarności na AGH w latach 80-81 i jeden z ważniejszych działaczy Solidarności w skali krajowej. Między innymi był przewodniczącym obrad pierwszej tury historycznego pierwszego zjazdu Solidarności, który odbywał się w Gdańsku w 1981 roku. Ponadto był on po 1989 roku był ministrem w dwóch rządach, a także parokrotnie był posłem na Sejm. Inni byli internowani to Henryk Brancewicz, Michał Siciński i Wojciech Marchewczyk. Na wystawie poznajemy też nazwiska śmiertelnych ofiar stanu wojennego. No ale oczywiście nie cała wystawa poświęcona jest tak smutnym aspektom historii. Jest też dużo miejsca poświęcone sprawom współczesnym i współczesnej działalności, już legalnej działalności związkowej. Jeszcze raz zachęcam do obejrzenia wystawy. Może tam każdy wejść, no tylko musi powiedzieć, po co wchodzi, bo to jest biblioteka AGH. Ona jest w tej chwili czynna od godziny 8 do godziny 15 bodajże, ale to trzeba jeszcze sprawdzić. Natomiast wystawa jest czynna teoretycznie do końca grudnia. No podejrzewam, że tak być może przed świętami bezpieczniej będzie ją odwiedzić, bo później może zostać zamknięta. No zresztą nie wiemy, jak to będzie w związku z sytuacją, jaka jest. No więc na wszelki wypadek dobrze by było obejrzeć wystawę już teraz. A ja dziękuję Państwu za uwagę.